Niepotrzebne craftingi w DST, dzięki za suby na kanale YouTube. Dzisiaj zjedziemy kolejny biedny itemek, tym razem Bad. I tutaj chciałbym zaznaczyć młody graczu DST, że są to niepotrzebne craftingi, więc akurat w tym przypadku itemek jest dobry, ale sam crafting, no właśnie. Bad robimy z 3 skrzydeł nietoperza, 2 living logów i fioletowego kryształu. Zadaje 42 damage'a i ma 75 użyć, jego całkiem fajną specjalnością jest odnawianie około 7 punktów zdrowia na jeden strzał, co jest dosyć fajne. Niestety zabiera około 4 punktów sanity za taki deal, w skrócie zadajesz damage, dostajesz spore ilości HP, ale również traci sanity. Główną zaletą jest możliwość znalezienia tego w ruinach, co jest dodatkowo bardzo potrzebnym healem. Możemy też tego używać jako narzędzia do leczenia, niekoniecznie tylko do bicia, patrząc na to, że ma to tylko 75 użyć. Jest to crafting niepotrzebny, gdyż leczenie z jedzenia jest o wiele tańsze i zazwyczaj nie zabiera sanity, no nie aż tak. Co mógłbym zmienić w Bad-Bacie? Cenę na pojedyncze surowce tego typu, bądź zwiększyć wytrzymałość do 200. Wtedy używałbym tego itemka.